Witam na kanale videotestypl. Zapraszam do obejrzenia recenzji rewelacyjnej wyciskarki do soków Hurom HH2G. W skład zestawu wchodzą obudowa z silnikiem, komora wsadowa, pojemnik na sok, pojemnik na odpadki, półlitrowa misa, 2 sitka, wałek ślimakowy, szczotka obrotowa, popychacz, 2 szczotki do czyszczenia i wieszak na akcesoria. Wszystkie elementy wykonane są z porządnych i trwałych materiałów. Na dołączonym do zestawu wieszaku umieszczamy umyte elementy wyciskarki, gdzie mogą swobodnie wyschnąć. Montaż elementów na obudowie jest banalnie prosty. Wśród broszurek znajdziemy instrukcję również w języku polskim. Na szczególną uwagę zasługuje najgrubsza z broszur. Oprócz dokładnych instrukcji mamy tu bowiem świetne przepisy na domowe przetwory, które przygotujemy za pomocą wyciskarki Hurom. Po bocznej stronie obudowy mamy wlot powietrza oraz włącznik. Stabilność wyciskarce zapewniają 4 antypoślizgowe nóżki. Wylot sokowy jest zamykany, dzięki czemu w Huromie przygotujemy koktajle gotowe od razu do wypicia. Nie trzeba ich dodatkowo mieszać w dzbanku. Obok wylotu na odpadki znajduje się manetka. Możemy ustawić ją w pozycji zamkniętej lub półzamkniętej. W pozycji Open ustawimy ją po rozmontowaniu w celu dokładnego oczyszczenia. Sprawdźmy, jak Hurom działa. Dużym plusem urządzenia jest jego cicha praca oraz to, że ma stosunkowo niewielki pobór prądu w porównaniu do innych modeli, bo zaledwie 150 W. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do przeczytania pełnej recenzji, do której link znajdziecie w opisie filmu, a także na naszego Facebooka oraz na forum Videotesty. Pozdrawiam!